niestety gorzej niż w Polsce będą mieli tylko emeryci w Meksyku. Polska jest najszybciej starzejącym się krajem w całej Unii Europejskiej. Stopa zastąpienia, czyli stosunek przyszłej emerytury do ostatnio otrzymanego wynagrodzenia, ono w Polsce w perspektywie najbliższych kilkudziesięciu lat spadnie do około 20-30, maksymalnie, jak niektóre prognozy podają, 30 kilku procent naszego wynagrodzenia. Na świecie ta sytuacja, te perspektywy wyglądają dużo lepiej, dużo korzystniej. W krajach takich jak Węgry te prognozy, one przewidują, że ten stosunek emerytury do ostatniego wynagrodzenia będzie wynosił blisko 90%. Ostatnio pojawiła się propozycja rządu wprowadzenia pracowniczych programów kapitałowych. To dobre rozwiązanie, ale myślę, że ono jeszcze i tak będzie doskonalone. W ostatnich dniach Narodowy Bank Polski zgłosił swoje obawy związane z tym projektem. Niestety większość tych pomysłów sprowadza się do dodatkowego obciążenia osób pracujących. Myślę, że w przyszłości pojawi się na pewno, moim zdaniem, wróci pomysł emerytury obywatelskiej, czyli gwarantowanej emerytury na minimalnym poziomie i oprócz tego szereg różnych dodatkowych elementów składowych tego dochodu, który możemy otrzymywać na emeryturę.